Pani marszałek, Wysoka Izbo, tutaj niedawno pan Marek Suski powiedział takie przesłanie: trzymajcie się za portfele, ale to wydaje mi się, że to jest przesłanie skierowane przede wszystkim do polityków PiS-u. Bo jak patrzę na to, co się działo po tej stronie sali przez te lata, żona posła Sobolewskiego, 5 rad nadzorczych, mąż Jadwigi Emilewicz, Orlen, wspominany tutaj przed chwilą, brat poseł Golińskiej, Energa, córka Cymańskiego, Energa. To był po prostu łup. Dla was Polska to był łup. Wy sobie nie potraficie tego wyobrazić, że dzisiaj zaczyna się zupełnie inny standard. Że to jest taka podstawowa różnica, że dla was wejście do rządu, dla was wejście do polityki, to był po prostu podział łupów. I nagle pojawia się człowiek, który rezygnuje z funkcji europejskiej, ważnej funkcji europejskiej, po to, żeby walczyć o polskie sprawy tutaj. I to jest moment wyjątkowy, moment historyczny i cieszę się, że wszyscy możemy w tym uczestniczyć, również wy. I wiele, myślę, z tego posłowie PiS-u wyniesiecie dla siebie.